Michał Bugno, witam w programie Sektor Gości. Dziś będę rozmawiał z prezesem Polskiego Związku Piłki Siatkowej, Mirosławem Przedpełskim. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, witam. Ostatnie tygodnie to najbardziej pracowity okres w pana życiu? No tak, tak. Myślę, że nawet nie tygodnie, bo to trwa już troszeczkę, kilka lat, ale ten ostatni czas gorący. Spotykamy się tuż przed startem siatkarskich Mistrzostw Świata. Czuje pan presję i dużą odpowiedzialność, jaka wynika z tego, że organizujemy ten turniej w Polsce? No to oczywiście, to bardzo duża impreza i ta odpowiedzialność jest, ale przede wszystkim taka presja wyniku jest największa, bo o organizację nie boję się. Myślę, że zorganizujemy to bardzo dobrze i tu nie powinno być problemu, a ten wynik sportowy to troszeczkę no już jest inna sprawa. No właśnie, to jak polscy kibice będą odbierali ten turniej, zależy w dużej mierze przede wszystkim od wyniku sportowego, od wyniku siatkarzy. Wiadomo, że celem jest zdobycie medalu, planem minimum jest zajęcie miejsca w pierwszej szóstce. I tutaj pojawia się pytanie, czy to zajęcie miejsca w pierwszej szóstce, wypełnienie tego planu minimum, wystarczy do tego, pana zdaniem, żeby kibice w Polsce odbierali ten turniej jako sukces? No oczywiście mnie zależało, w jakim stylu to się odbędzie, jak to będzie wyglądało i na jakich partnerów się, przeciwników się trafi. Ale nie myślę, żeby szóste miejsce kibice odebrali jako sukces. Sam bym tego tak nie odebrał i myślę, że jeżeli reorganizujemy i zajmujemy miejsce w czołówce, a byliśmy już wicemistrzami świata, mistrzami Europy, no po prostu, no jeżeli gramy u siebie, to te cele muszą być satysfakcjonujące i nas, i kibiców, medalowe. Siatkarze o tym wiedzą i wiedzą, że premie pojawią się tylko i wyłącznie w przypadku zdobycia medalu. Tak, oczywiście. Premie są tylko za medale. Dzisiaj oczywiście wszyscy życzymy kadrze Stefana Antigi, żeby ten medal zdobyła. Natomiast co w sytuacji, kiedy się nie uda? Co w sytuacji, gdyby okazało się odpukać, że Polska zakończy powiedzmy przygodę z mundialem na drugiej fazie grupowej? Czy w takiej sytuacji pozycja Stefana Antigi byłaby zagrożona? Czego ja bym wolał może najpierw odpowiedzieć na pytanie, co będzie, jak zdobędziemy ten złoty medal, to tak w tym kierunku, oczywiście zawsze lubimy tak popatrzeć na to, co się stanie. No oczywiście będzie trudna sytuacja, będziemy myśleć, ale nie myślę, to też zależy od stylu tej gry, jak to będzie wyglądało, ale no nie chcę tak tych negatywnych, że chciałbym zbudować atmosferę taką pozytywną. Oczywiście no, będziemy dyskutować i coś tam się stanie, jak będzie to źle, bo tak musi być i powinno być, ale no, teraz się skupiajmy na tym, jak to powinno być dobrze, bo ta linia dość fajnie wygląda i wygląd, forma jest nie najgorsza i to wszystko tak jak pozytywnie się steruje, ale mamy ten plan, jakby coś było źle. Samo powierzenie reprezentacji Stefanowi Antidze wzbudziło w zeszłym roku jesienią spore kontrowersje w Polsce. Pan początkowo planował powierzyć reprezentację i rolę pierwszego trenera Filipowi Blainowi, tak? No to taki, no nie czy to planowałem. Najpierw to chcieliśmy trenera Polaka, mówiliśmy o trenerze Polaku, że powinien być wreszcie ten trener Polak. Nie znaliśmy takiego kandydata dobrego do tego. I rozmawiałem z różnymi trenerami na świecie. No Blain był jednym z takich możliwości. No i potem z tej sytuacji urodziła się sytuacja ze Stefanem, z tych dyskusji, bo wydawało mi się, że potrzeba takiego troszeczkę świeżej krwi, jakiegoś impulsu takiego, który by spowodował, żeby wszyscy jakby poczuli te Mistrzostwa Świata i żeby dotrzeć do tych wszystkich zawodników, bo to niestety też jest taki problem troszeczkę u nas. Jak z perspektywy czasu ocenia pan tę decyzję? Jest pan zadowolony z pracy tego duetu trenerskiego w tym momencie? No, oczywiście będę zadowolony, jak będzie wynik dobry i to wszyscy, ale z tego, co do tej pory, jak pracują, jak podchodzą do drużyny, to jestem zadowolony. Widzę, że to rzeczywiście jest nowa jakaś jakość tego wszystkiego i jeżeli jest nowa jakość, to coś fajnego może się urodzić. Z jednej strony na pewno żal, że tej reprezentacji nie udało się awansować w tym roku do turnieju finałowego Ligi Światowej. Z drugiej strony Stefan Antiga przekonuje, że tak naprawdę z punktu widzenia przygotowań do Mistrzostw Świata nie stanowi to żadnego problemu. Mówił, że dzięki temu mieli siatkarze więcej czasu na odpoczynek i więcej czasu na treningi. Czy to są argumenty, które do pana przemawiają? No, czy to tak zawsze też szukamy wyjaśnień jakichś, no szukajmy właśnie tej dobrej strony, może by była też dobra strona, jakbyśmy tam grali, no okazało się, wygraliśmy w 2012 roku Ligę Światową, a Igrzyska się okazały, prawda, klapą, nie, czy klapą, no nie okazały się takim sukcesem, jak liczyliśmy, także
No tutaj nie można budować na tym jakieś, czy co było lepsze, czy gorsze, czy jakbyśmy wygrali, czy przegrali. Fakt jest faktem, że ci zawodnicy potrzebowali, dobrze, że potrzebują troszeczkę zregenerowania siły i myślę, że tą siłę pokażą i kondycję teraz na tym turnieju. To z tego punktu widzenia to jest dobre. Oczywiście nie sprawdziliśmy się do końca z tymi drużynami najlepszymi, ale może to i dobrze. No, także to tutaj już gramy z nimi na cały czas, co roku, na różnych turniejach, na różnych sytuacjach, także tutaj niczym się praktycznie nie zaskoczymy i raczej my możemy zaskoczyć tymi zawodnikami troszeczkę świeżymi, którzy się u nas pojawili i to jest możliwe.